Ewidentnie ubrała cię żona. Nigdy by się tak nowocześnie nie ubrał. Ale zapytałem, czy mam założyć garnitur. Powiedziała, broń cię Boże, nie. Możesz tak się ubrać, jak na moje urodziny. No więc tak zrobiłem. To jest ta sama koszula? No niestety, no. Za chwilę się przekonacie o tym. Ale skoro jesteśmy... Byliśmy... Mogę o tym powiedzieć, bo to nie jest tajemnica. No. Byliśmy na jednej imprezie całkiem niedawno i Agustin Egurola, którego bardzo lubię i pozdrawiam, powiedział mi kiedyś, że całą prawdę o człowieku pokazuje jego taniec. No i co? Niestety Michał tańczył. Pamiętasz ruchy? Ja również pamiętam, jak ty tańczyłeś. Ja nie tańczę. Znacznie bardziej powściągliwie niż tutaj w tej czołówce. Do mnie magiczne słowa you can dance mówi tylko alkohol. Michał, ja to nazywam porządkowaniem piwnicy. No tak, tak. To jest takie układanie weków. Ale ja jeszcze również boksuję podczas tańca. Tak się. Wiem, bo Renata rano wstała, trochę miała inną twarz. Walkę z cieniem robię tak zwaną. Tak. Ale ty się uczyłeś tańczyć, czy to jest... Nie, nigdy się nie uczyłem tańczyć. No po prostu tańczę tak, jak mi pozwala. Moje wielkie ego i moja dusza. No mam nadzieję, coraz bardziej wyluzowana. No nie, no bez przesady, no wiesz. No. Ale powiem ci, że ruszałeś się... Ruszałeś się tak, jak ja bym się nie chciał nigdy ruszać. Nie, serio. I vice versa. Nie, ja nie tańczyłem. Ja nie tańczyłem, naprawdę. No trudno nazwać to tańcem takie. Tak tańczyłeś, no.